Przechodzimy do kolejnego druku. Zmiany w budżecie miasta Krakowa dotyczy zwiększenia w planie dochodów w dziale stosownym, zwiększenia w planie wydatków, zwiększenia w planie rozchodów, zmiany w planie wydatków w stosownych działach oraz zmiany przeznaczenia rezerwy celowej UF. Druk nr 1078. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, druk nr 1078 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla placówek oświatowych. Wysoka ta 1 073 583, zmniejszenia planu rozchodów 6 milionów, zmniejszenia planu wydatków bieżących w związku z przeprowadzoną analizą i wykonania, to jest 324 816 zł. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 2 184 000 zł. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących 2 miliony na udzielenie dotacji dla placówek oświatowych, 6 milionów na opłacenie pracy przewozowej miejskiej komunikacji zbiorowej oraz 505 tysięcy na udzielenie dotacji podmiotowi dla instytucji kultury. Kolejna zmiana, przeniesienie w ramach wydatków bieżących. Zmiana dotyczy zadań oświatowych, 554 200 zł. Dziękuję bardzo. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej, która głosując 10 za, brak przeciwnych, wstrzymujących się, wczoraj w dniu 18 grudnia przyjęła taką opinię. Otwieram dyskusję, czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego czytania. W związku z wnioskiem, przepraszam, pierwszego święta racja. Dziękuję za czujność. W związku z odstąpieniem od drugiego czytania ustalam termin składania autopoprawek dziś na godzinę 18.50. Ostateczny termin zgłaszania poprawek dziś na godzinę 19.00.